Obecny cykl zatytułowaliśmy sobie tak na nasz prywatny użytek, Dlaczego warto przemyśleć wszystko po swojemu. To znaczy, chciałbym zaprosić widzów do, takiej, do takiego eksperymentu myślowego, którego patronem będzie Fryderyk Nietzsche. My no właśnie jemu zawdzięczamy ten pierwszy wielki eksperyment w, w, w myśli zachodniej. Kiedy on przewartościował wszystkie wartości, to znaczy doszedł do wniosku, że właściwie to, co do tej pory odziedziczył, czy to przez wychowanie rodzinne, czy przez uniwersytet, czy przez lektury, to jest pewna propozycja, z którą można dyskutować. Ta dyskusja przebrała tak gwałtowny charakter, że dla niczego wszystko to, co dla hmm, jego środowiska, dla jego rodziny było wartością, dla niego stało się antywartością. Na przykład, chrześcijaństwo, on się urodził w rodzinie chrześcijańskiej, protestanckiej w rodzinie wręcz pastora, więc dla tej protestanckiej rodziny najważniejszą wartością było chrześcijaństwo, a zwłaszcza Jezus Chrystus jako założyciel chrześcijaństwa. Więc Fryderyk Nietzsche powiada nie, właśnie nie chrześcijaństwo, ale Grecja, ale Dionizos, ale Apollo ale Platon to są te wartości, którym warto poświęcić całe życie. To są te emocje, które poruszają go najgłębiej. I to jest właśnie ten przykład całkowicie nowego spojrzenia na tradycję. To nie znaczy, że wylewamy dziecko z kąpielą, wszystkiego się pozbywamy. Nie, tylko na nowo to interpretujemy. I jakie są takie konsekwencje takiego eksperymentu myślowego? Otóż się okazuje, że jeśli raz zaczniemy po swojemu wszystko interpretować, to mamy do czynienia z efektem domina. Ten pierwszy moment zakwestionowania czegoś, co przez wszystkich jest uważane za oczywiste i najważniejsze, nagle porusza cały mechanizm myślowy, który sprawia, że po swojemu te klocki domina układamy i pewne ikony, pewne stałe aksjomaty naszej tradycji zaczynają być zupełnie na nowo ustawiane. I to jest bardzo płodne poznawczo. Właśnie dzięki niczemu człowiek Zachodu, a żyjemy już w erze globalizacji, gdzie Zachód stał się obecny wszędzie, nauczyliśmy się właśnie takiego yy, przemyśliwania wszystkiego na nowo. I to, yy, jeśli się raz wejdzie na tę ścieżkę, jest bardzo trudno, mogę też ze swego doświadczenia powiedzieć: trudno się z tego wycofać, bo jest to po prostu jak adrenalina. Człowiek czuje, że yy, horyzont oddala się w miarę, jeśli my idziemy za nim. Tym naszym rozważaniom będzie patronować tym razem jeden obraz, właśnie ten, który widzimy. Stworzenie, właśnie będziemy się zastanawiać, kto kogo stwarza. Już tutaj wydawałoby się, że można powiedzieć: No jak to, to jest oczywiste? jest to Scena stworzenia człowieka przez, przez Boga. A jeśli zastosujemy ten e, niczeański punkt widzenia, to znaczy każdy do siebie to odniesie, no to możemy się zachowywać tak, jakbyśmy po raz pierwszy zobaczyli jakiś obraz, jakbyśmy po raz pierwszy usłyszeli jakiś motyw muzyczny i zaczynamy go na nowo interpretować. Trochę taka perspektywa spoza naszej kultury, można powiedzieć, nawet spoza naszej. E, Cywilizacji spoza naszego globu i być może to nam pozwoli odkryć coś, czego nie podejrzewaliśmy, że możemy odkryć. Inaczej mówiąc, kultura, świat jaki odziedziczyliśmy, nie jest jakimś szacownym zabytkiem, wobec którego stajemy w takiej pokornej, usłużnej postawie. Ale jest to pewien pretekst do przemyśliwania wszystkiego na nowo. Ma no to oczywiście swój termin, nie ja to wymyśliłem. Z jednej strony jest oczywiście nicze, z drugiej strony jest to, co się nazywa postmodernizmem, więc jakby takie na nowo przemyślenie wszystkiego na nowo. Mówi się też o, o dekonstrukcji, więc mamy cały szereg takich terminów, które nic innego nie oznaczają, jak tylko taka. Taką e, e, ufność głęboką w oryginalność człowieka, w wiarę w jego wyobraźni i takie pozwolenie, żeby ta wyobraźnia nas za so, ze sobą e, pociągała, i żebyśmy się w ogóle nie, nie zatrzymywali, żebyśmy się nie bali, wręcz widzieliśmy, w żebyśmy w tym widzieli jakąś szansę głębszego zrozumienia e, samych siebie. I to jest Odpowiedź na pytanie, dlaczego warto przemyśleć na nowo i po swojemu, bo to nie tylko chodzi o nowe, ale chodzi o to, żeby nie bać się własnej oryginalności, nie bać się własnego doświadczenia życiowego. Bo każdy z nas, tak jak ja. Zaczynam o tym mówić, mając już swoje lata, mając już swoje doświadczenie, ale bardzo mm, słuchacze i, i widzów zachęcam do tego, żeby patrząc, słuchając, jednocześnie uruchomili własną wyobraźnię. Gdzie jestem, co e, poprzedziło ten moment, w którym siedzę sobie przed ekranem i oglądam i słucham, i czy jestem gotowy do tego, żeby. Zaryzykować, żeby po swojemu przemyśleć dosłownie wszystko. Krótko mówiąc, nie ma tabu, nie ma ograniczeń, jest pełna jazda bez trzymanki. Zachęcam do tego eksperymentu.